20/16. Legitymujący się dowodem osobistym, tu jest numer, PESEL numer, informuję pana przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej, że ze względów osobistych rezygnuję z funkcji radnego w Radzie Dzielnicy Północne, do której kandydowałem w obwodzie numer 1. Kilka dni później, 31 marca, wpłynęło ponowne pismo, jak niżej podpisany Ryszard Borowski, legitymujący się dowodem osobistym, znowu są numery i PESEL, w nawiązaniu do wcześniejszego mojego pisma dnia 19 marca 2015 oświadczam, że wycofuję złożoną rezygnację z członka Rady Dzielnicy Dżuby Północne. Ja przeprowadziłem konsultacje z prawnikami ratusza. Mieliśmy sporo wątpliwości dotyczących skuteczności rezygnacji ze względu, czy może skuteczności wycofania. Ze względu na to, że statut Rady Dzielnicy przewiduje, iż po złożeniu tego typu oświadczenia jest ono skuteczne. Aczkolwiek ratuszowi prawnicy znaleźli w kodeksie cywilnym paragraf 63, artykuł 61, na podstawie którego informuję Państwa, że oba te dokumenty przedstawiane są w dniu dzisiejszym Państwu, Radzie Dzielnicy Dżuby Północne, jako właściwemu w przedmiotowej sprawie organowi. Zgodnie z paragrafem 63 Statutu Rady Dzielnicy Dżuby Północne i mając na względzie artykuł 61 Kodeksu Cywilnego, oświadczenie o cofnięciu zrzeczenia się jest skuteczne. Ja przeczytam Państwu ten artykuł, dlaczego jest skuteczny. Oświadczenie Boże, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jej treścią. Także te oświadczenia, które były wcześniej składane, nie były Państwu jako jedynemu władnemu do przyjęcia tego oświadczenia ciału przedstawione, bo Rada Dzielnicy jako taka nie istniała. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. Więc jest skuteczne ze względu na to, że zapoznajecie się Państwo z jednym i drugim dokumentem w tej samej chwili, w tej chwili. Także pomimo tych oświadczeń, oczywiście pan Wolski Ryszard będzie zaprzysiężony na Radę Rady Dzielnicy Dżuby Północne. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu drugiego. Jest to ślubowanie przeprowadzone w oparciu o paragraf 8, ustęp 1 i 2 Statutu Dzielnicy. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno członkowie Rady powstają i wypowiadają słowo ślubuję. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania tak mi dopomóż Bóg. W tej chwili do tego przystępujemy. Ja przeczytam rotę, następnie będę czytał po kolei nazwiska Państwa. Panie Przewodniczący, z tego rozumiem, że cały skład zostaje w tej chwili zaprzysiężony. Tak. Obrad dodatkowych tych punktów zgodnie z wnioskiem podpisanym przez Szemca. Jest już 6. Proszę? No nie tylko przeżyć, bo nie było słychać u nas. Pan Przewodniczący przeczyta wniosek. Szanowni Państwo, w tej chwili faktycznie mamy w planie przyjęcie porządku posiedzenia. Ja rozumiem, że została zgłoszona poprawka do porządku. Tak jest. Czytam wniosek. Na podstawie paragrafu 15 i 12 Statutu Dzielnicy Dżuby Północne, stawiającego załącznik do uchwały nr 681 przez 29/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 w sprawie nadania Statutu Dzielnicy Dżuby Północne, wnioskujemy o wprowadzenie do porządku obrad pierwszego posiedzenia Rady Dzielnicy Dżuby Północne do punktu dotyczącego wyboru przewodniczącego Rady Dzielnicy i wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy niżej wymienionych punktów. Podjęcie uchwały o wyborze przewodniczącego zarządu dzielnicy i wybór przewodniczącego zarządu dzielnicy. Podjęcie uchwały o wyborze zastępcy przewodniczącego zarządu i wybór zastępcy przewodniczącego zarządu dzielnicy. Podjęcie uchwały o wyborze sekretarza zarządu i wybór sekretarza zarządu.
podjęcie uchwały o wyborze członków zarządu i wybór członków zarządu. Ustalenie ilości osób wchodzących w skład komisji rewizyjnej. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy. I ostatnie, podjęcie uchwały o wyborze przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy. Trzech wnioskodawców, pan Mieczysław Piszkont, pan Bartłomiej Skórski i pani Grażyna Stadnik. W związku z tym jestem obowiązany do tego, żeby poddać wniosek formalny do przegłosowania. Bardzo proszę, kto z Państwa? Czy jeszcze? Pytanie? Tak, bardzo proszę. Ponieważ nas tu jest bardzo dużo osób nowych, w związku z tym uważam, że wybory powinny się odbyć w późniejszym terminie, żeby się zapoznać z osobami i porozmawiać na temat, co kto może, jak działa społecznie, bo jest to funkcja społeczna. Ale to na razie ja udzielam głosu. Bardzo proszę, poprzez podniesienie ręki. Czy ktoś jeszcze coś chce powiedzieć? Ja może się. Bardzo proszę. Proszę Państwa, składaliśmy przed chwilą przysięgę. To są funkcje społeczne. A tutaj zaczyna się dziać jakieś dziwne rzeczy. Robią się obozy zupełnie niepotrzebnie. Powinniśmy naprawdę zarząd wybrać na swoim zebraniu, które powinno się odbyć po dzisiejszym dniu, zawsze się odbywało. Nie zawsze. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz byłam w Radzie, robiliśmy wybory u siebie, w Siebozumie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Co zmienia Państwa się odwołuje? Ja myślę, że słuszne by było to, co Panki tutaj poruszyły, że powinniśmy się dogadać w jakiś sposób, a nie w sposób taki huzia na ludzi. Nie. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Proszę. Już zaraz Pani Grażyna. Skoro mamy działać społecznie, to powinniśmy się niezwłocznie zabrać do pracy. Zwlekanie z wyborem zarządu to jest bezzasadne odwlekanie przystąpienia do rzetelnej pracy. A pracy naprawdę jest dużo, bo i dzielnica jest bardzo duża. Jeśli będziemy czekać z wyborem zarządu zgodnie ze statutem 3 miesiące, to potem mamy 2 miesiące przerwy, bo są wakacje i weźmiemy się do pracy w październiku. Przecież praktycznie rzecz biorąc, 80% osób, które siedzi tutaj, już się zna z działalności społecznej w spółdzielni mieszkaniowej Czuby lub w Radzie Dzielnicy Czuby Północnej. I może jest tu jedna osoba, która jest Państwu nieznana, czy może wie. I uważam, że powinny się wybory dzisiaj odbyć po to, żeby od poniedziałku rozpocząć działalność Rady. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pani Grażyna jeszcze dalej. Znaczy chciałam, już Pani Ela tu wyprzedziła, bym powiedziała właśnie, w większości znamy się. Jest znamy Pani, w której pracujecie w spółdzielni, w którym wszyscy mieszkamy tu na danej dzielnicy, mniej lub więcej wszyscy się znamy. Ja Panią nie działa, nie działa w Radzie. Ale naprawdę na razie proszę się nie przekrzykiwać. Pani mnie też nie zna i nie wiem, jak ja mogę Pani. Ale proszę Pani, naprawdę proszę się nie przekrzykiwać. Dopóki ja te obrady prowadzę, będę udzielał głosu. Później przejmie nowo wybrany przewodniczący i nie będę wnikał w to, kto i kiedy zaczyna mówić. Bardzo proszę, Pan Dariusz Jarek. Może powiedzmy sobie kilka słów. Każdy powie, czym się zajmuje, jakie ma doświadczenie w działalności społecznej. Jeżeli się wszystkie odcinki pytania dodatkowe, to się właśnie może dawać. Żebyśmy nie wprowadzali na problemy. Chodzi o to, każdy powie. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chce się wypowiedzieć na ten temat? Nie widzę. Bardzo proszę, poddaję pod głosowanie wniosek formalny o rozszerzenie dzisiejszych obrad, o przeczytane wcześniej punkty. Bardzo proszę, kto z Państwa jest za? 13. Ale my sobie dajemy radę z liczeniem. Ale ja jestem obserwatorem, panie przewodniczący. Ale no to proszę. Naprawdę, na razie ja udzielam głosu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tak? No właśnie. Dziękuję bardzo. Dobrze się nagrywa. Bardzo się cieszę, że się nagrywa to wszystko. Strasznie to zmieniło. Ale czy pan radny może komentarze zostawić dla siebie? Dobrze, mogę zostawić. To bardzo o to proszę, żeby pan przestał przeszkadzać. Przed chwilą było, panie przewodniczący, 12 głosów. Już się zrobiło 13. Dziękuję.
Nie ma za co, nikt panu nie udzielał głosu. Kto z państwa jest przeciw? Proszę wysoko ręce podnosić, nie tak znad stołu, proszę państwa, nie widzę tych rąk. Wyżej ręce. 4, 5, 6. Dziękuję bardzo. Kto z państwa wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Szanowni państwo, informuję, że obrady zostały rozszerzone o punkty przeczytane wcześniej. Do tego, żeby rozszerzyć obrady, jest potrzebna bezwzględna ustawowa większość Rady, czyli co najmniej 11 głosów, za było 13. Przechodzimy w takim razie do kolejnego głosowania. Jest to przyjęcie porządku posiedzenia. Porządek posiedzenia otrzymaliście państwo w formie pisemnej i rozszerzenie o te punkty, które zostały przeczytane. Bardzo proszę, kto z państwa jest za przyjęciem porządku obrad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto z państwa? Jedna osoba. Dziękuję bardzo. Kto z państwa wstrzymał się od głosu? 6. Dziękuję. Szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to wybór przewodniczącego Rady Dzielnicy. Jest to głosowanie tajne w oparciu o paragraf 10 ustęp 1 Statutu Dzielnicy. Wybór bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów. Proszę bardzo, panu Wieczysławie. Głośno, głośno. Ja proponuję na przewodniczącego Rady Dzielnicy panią Elżbietę Szomo. Dziękuję bardzo. Jeszcze jakieś kandydatury? Bardzo proszę. Dziękuję. Bardzo proszę. Ja chciałbym pana Hamulewicza. Ja to trzeci pan. Bardzo proszę. Proszę o zamknięcie listy. Nie widzę więcej zgłoszeń. Szanowni państwo, zapytam w takim razie, czy wyrażacie państwo zgodę na kandydowanie? Jako pierwsza zgłoszona została pani Anna Elżbieta Szabała. Dziękuję bardzo. Jako drugi został zgłoszony pan Wiesław Dariusz Jaremek. Dziękuję. Jako trzeci pan Piotr Konrad Hamulewicz. Nie. Dziękuję panu. Mamy zatem jednego kandydata. Szanowni państwo, do tego, żeby te wybory przeprowadzić, będzie nam potrzebna komisja skrutacyjna. Bardzo proszę o kandydatury co najmniej trzech osób, albo może trzech osób, a nie co najmniej trzech osób. Ale bardzo proszę, pani była pierwsza. Helena Fisiak. Dziękuję. Skórski Bartłomiej. Tak. Pani Dąbrowska Szczuka Dorota. Jeszcze raz możemy powolutku. Głośniej proszę. Helena Fisiak. Pan Borowski. Bartłomiej Skórski. I pani Dąbrowska Szczuka Dorota. Dziękuję. Czy jeszcze? Pani Dunecka. Już jako kolejna rzecz, kolejna osoba to jest pani Dunecka. Tak, tak. I jeszcze kto? Iborowski Ryszard. Pani Ryszard Borowski. Szanowni państwo, bardzo proszę teraz o wyrażenie zgody przez kandydatów do komisji skrutacyjnej. Masz? Pierwsza była pani Fisiak. Dziękuję. Drugi pan Bartłomiej Skórski. Dziękuję. Pani Dąbrowska. Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Dunecka. Dziękuję. I pan Borowski Ryszard. Tak? Nie wyrażam. Pan nie wyrażam. Thank you.
Szanowni Państwo, mamy zatem 4 osoby. W skład komisji eksploatacyjnej powinny wchodzić co najmniej 3, górna granica nie jest określona. Więc jeżeli Państwo nie będziecie mieli nic przeciwko temu, żeby komisja się składała z 4 osób, to poddam te kandydatury pod głosowanie jako blok. En blok. 4 osoby. Bardzo proszę, kto z Państwa jest za tym, żeby komisja skrutacyjna składała się z 4 wymienionych z nazwiska osób? Jeżeli mamy wybraną komisję skrutacyjną, o to, żeby tutaj do nas podeszła, otrzyma odpowiednie materiały, ukonstytuuje się i przejdziemy do głosowania. No woda jest, widać, bo mam nas. Ukonstytuowała się komisja skrutacyjna na czele swojej jasków, chyba komisja się nazywa. No, i no to powiedziałem przed przewodniczącym. I będziemy w tym momencie głosować. Rozdamy 21 kart do głosowania. Głos, stawiamy krzyżyk w jednym z trzech miejsc i w ten sposób głos będzie ważny. Już? Szanowni Państwo, oczywiście przypominam, żeby głos był ważny, możecie postawić jeden krzyżyk. Oczywiście komisja skrutacyjna też głosuje. Komisja skrutacyjna też głosuje. No. Proszę najpierw o to, żeby komisja tą urnę wzięła, sprawdziła, czy jest pusta, a następnie zebrała głos. Bardzo proszę w takim razie komisję skrutacyjną o przeliczenie głosów i przekazanie mi wyników. Członek komisji, Dorota Dąbrowska-Szczuka, członek komisji, Małgorzata Dunecka, członek komisji. Stwierdza, że stan 21 członków Rady. Obecnych na posiedzeniu jest 21
tym, co stanowi wymagane ustawą kworum. W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad wnioskiem w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Dzielnicy Czuby Północną wzięło udział 21 członków Rady. Kartę głosowania wydano 21, ważnych głosów oddano 21, nieważnych 0. Niżej wymieniona osoba otrzymała następującą liczbę głosów. Elżbieta Anna Szabała za wyborem 15, przeciw wyborowi 5, wstrzymujących się 1. Tym komisja skrutacyjna stwierdza, że w tajnym głosowaniu przewodniczącym Rady Dzielnicy Czuby Północne wybrana została Elżbieta Anna Szabała. Brawo. Szanowni Państwo, stwierdzam wybór pani Elżbiety Anny Szabało na przewodniczącą Rady Dzielnicy Czuby Północne. Gratuluję pani serdecznie i zapraszam. Przekazuję pani prowadzenie. Pani Elżbieta, już wsiada pani tutaj. Zapraszam. Na tym miejscu. Nie, tu wybieraj. Proszę Państwa, chciałam najpierw podziękować Państwu za zaufanie i postaram się tego zaufania Państwa nie zawieść, ponieważ tutaj któreś z Pań chciała, aby osoby, które są może jeszcze nie wszystkim znane, przedstawiły się. W związku z tym powiem parę słów o sobie. W tej chwili już nie pracuję z zawodu, jestem budowlańcem, ale jestem w tej chwili na emeryturze. Działalnością społeczną zajmuję się od bardzo wielu lat. W Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby od roku 2001. Przez wiele lat udzielałam porad z zakresu mieszkalnictwa w Biurze Poselskim PiS-u. Współpracowałam z panią poseł Kruk i z panem posłem Michałkiewiczem. Nadal jestem aktywnym działaczem społecznym, pracującym jak do tej pory w większości w swoim biurze, mieszczącym się we własnym mieszkaniu po prostu, ale cały czas pomagam ludziom z całego Lublina i nie tylko w rozwiązywaniu problemów z zakresu mieszkalnictwa. Dziękuję. Przystępujemy teraz do kolejnego punktu porządku obrad. Do wyboru dwóch wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy na podstawie paragrafu 10 ust. 1 statutu dzielnicy. W związku z tym proszę Państwa o zgłaszanie kandydatów. Proszę bardzo. Ja zgłaszam Grażynę Stawę, której przewodniczącą. Pani, proszę do protokołu. Pani Maria Zuzańska zgłosiła na zastępcę panią Grażynę Stawę. Proszę bardzo. Pan Dariusz Jaremek zgłasza kandydaturę pani Bożeny Nowak. Proszę. Łukasiewicz Alicja, zgłaszam panią Samorską. Pani Alicja Łukasiewicz zgłasza kandydaturę pani Samorskiej. Janiny Samborskiej. A ja? Pana Samorskiej. Proszę Państwa, poddaję wniosek formalny o zamknięcie listy pod głosowanie. Kto z Państwa jest za tym, aby lista została zamknięta? Komisja skrutacyjna może będzie liczyła głosy. Bartek liczy. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? I
ilość głosów się nie zgadza. No ale ktoś może nie głosować. Poproszę Państwa jeszcze raz tylko o wysokie podnoszenie ręki, a nie opieranie na biurku. Kto z Państwa jest za zamknięciem listy? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał? Raz. Może ktoś wyszedł. Może ktoś wyszedł, albo nie głosował. Nie musi głosować. Czy zgadzają się? W związku z tym lista została zamknięta kandydatów. Zgoda. Czy pani Grażyna Stadnik wyraża zgodę na kandydowanie? Wyrażam. Pani Bożena Nowak? Wyrażam zgodę. Pani Janina Samborska? Wyrażam zgodę. Dziękuję Państwu. W związku z tym poproszę komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania. Można. Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na pierwszym posiedzeniu Rady Dzielnicy Czubów Północny w dniu 9 kwietnia 2015 roku. Komisja Skrutacyjna w składzie Bartłomiej Skórski przewodniczący, Helena Fliszak członek komisji, Dorota Dąbrowska-Szczuka członek komisji, Małgorzata Dunecka członek komisji. Stwierdza, że stan 21 członków Rady obecnych na posiedzeniu jest 21, co stanowi wymagane ustawą kworum. Przeprowadzono w głosowaniu tajnym przed wnioskiem w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Czuły Północne udział wzięło 21 członków Rady. Kart do głosowania wydano 21. Niżej wymieniona osoba otrzymała następującą liczbę głosów. Grażyna Stadnik za wyborem 13, przeciw wyborowi 4, wstrzymujących się 2. Bożena Marianowa za wyborem 15, przeciw wyborowi 4, wstrzymujących się 2. Janina Samborska za wyborem 8, przeciw wyborowi 1, wstrzymujących się 0. W związku z tym Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w tajnym głosowaniu wiceprzewodniczącymi Rady Dzielnicy Czuły Północnej wybrani zostali Bożena Maria Nowak oraz Grażyna Stadnik i podpisy członków Komisji Skrutacyjnej. Przed głosowaniem idzie. Proszę Państwa, uchwała numer 2/1/2015 Rady Dzielnicy Czuły Północne z 9 kwietnia 2015 roku w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Czuły Północne. Na podstawie paragrafu 9 ustęp 1 punkt 1 w związku z paragrafem 10 ustęp 1 Statutu Dzielnicy Czuby Północne stanowiącego załącznik do uchwały nr 618/29/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie nadania Statutu Dzielnicy Czuby Północne Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego nr 65, pozycja 1587. Rada Dzielnicy uchwala, co następuje. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Czuby Północne zostali wybrani Bożena Maria Nowak, Grażyna Stadnik. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy teraz do następnego punktu. Nie, to już jest zabrana. Kolejnego punktu porządku obrad.
podjęcie uchwały o wyborze przewodniczącego zarządu dzielnicy i wybór przewodniczącego zarządu dzielnicy. Proszę Państwa o zgłaszanie kandydatur. Chciałabym zgłosić pana Mieczysława Babiszkowa. Proszę do protokołu. Pani Bożena Nowak zgłasza kandydaturę pana Mieczysława Biszkonta. Proszę bardzo. Pana Dariusza Jarka. Pani Dunecka, ale zapomniałam imienia. Małgosia. Małgorzata Dunecka zgłosiła kandydaturę pana Dariusza Jarenka. Proszę bardzo. Grażyna Dąbek, zgłaszam panią Janinę Samorską. To znaczy, pani zgłosiła przed chwilą wniosek o zamknięcie listy. Ale nie przegłosowane, chwileczkę jeszcze można. Więc ja wnioski formalne poddaję się pod głosowanie poza kolejnością. W związku z tym ten wniosek formalny muszę poddać pod głosowanie. Kto z Państwa jest za tym, aby lista kandydatów została zamknięta? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kto jeszcze zgłasza? Więc proszę ja liczyć, panie przewodniczący, proszę liczyć głosy. Pani mi głosu nie udzieliła. Ale udzieliłam w kolejności. Nie, ja byłam pierwsza od pani. Więc cały czas trzymałam rękę i pani przewodnicząca nie udzieliła głosu. Po prostu ta pani podniosła drugą rękę, po mnie rękę, więc pani od razu dopuściła do głosu. No halo, no chyba tak nie powiem. Pani przewodnicząca, proszę liczyć głosy. No jeszcze raz poprosić o głosowanie za. Pani przewodnicząca. Za czym głosujemy? Za czym głosujemy? No. Za wnioskiem formalnym o zamknięcie listy kandydatów. 11, natomiast proszę Państwa, tak jak ja postrzegam, kto w jakiej kolejności się zgłasza, w takiej kolejności udzielam głosu. Państwo siedzący z tyłu, żebym szybciej Państwa czy lepiej zobaczyła, proszę wyżej podnosić ręce. Bo pani zauważyła. Ale nie ma, jesteśmy w trakcie głosowania, proszę dokończyć głosowanie, bo nie. Już policzone. 11 za było. Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Przeciw trzeba policzyć. Kto przeciw? Kto przeciw? No, proszę policzyć. 4 przeciw. Kto się wstrzymał? 3. 11 za, 4 wstrzymujące się, 3 przeciw. W związku z tym zamykamy listę i mamy zgłoszone kandydatury. Zechciałby pan odczytać? Pani Nowa zgłosiła Mieczysława Przykąta, pani Małgorzata Dunecka zgłosiła Dariusza Jarka. Czy wyrażają zgodę państwo? Czy pan Biszkon wyraża zgodę? Tak, czy pan Jaremek wyraża zgodę? Czy pani... To gdzie pan wyraża? To jedna kandydatura została. Jedna kandydatura została. Proszę komisję skrutacyjną. Radek Skrzydłowski.
Jak głosowało po członków, widzę? Jeden członków. Widzę, że był jeden członków. Potem członkowie to członków. Nie, potem członkowie są na bloku. Przedstawiamy liczby też tak. Też tak, ale tylko, że wtedy to trzeba radę. Ale to tylko za komisję. Karty gotowe? Czasami przekazać. Dziękuję. Podzieliłem się wiadomością. Tam się rozdzielają? No. Rady Dzielnicy wynosi 21. Obecnych na posiedzeniu jest 21 członków, co stanowi wymagane kworum. Przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad wnioskiem w sprawie wyboru przewodniczącego zarządu dzielnicy udział wzięło 21 członków Rady. Wydano kartę głosowania 21. Ważnych głosów 21, nieważnych głosów 0. Niżej wymieniona osoba otrzymała następującą liczbę głosów. Mieczysław Stanisław Wiszko. Za wyborem 14. Głośniej, głośniej. Tak, tak. W związku z tym komisja
Krutacyjna stwierdza, że w tajnym głosowaniu przewodniczącym zarządu dzielnicy został wybrany Mieczysław Stanisław Piszko. A przeciw ile wstrzymujący? Czytał pan 6 przeciw wstrzymujący się 1 tak. Jeden. W tym czasie były brawa, przepraszam. Ja chciałam podziękować państwu, którzy głosowali na moją osobę i tutaj chciałam złożyć taką obietnicę, że będę starał się jak najlepiej pracować. I korzystając tutaj jeszcze z okazji, że jestem przy głosie, na swojego zastępcę chciałbym, żeby państwo wybrali pana Dariusza Jarosz. Proszę państwa, przeczytam jeszcze uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego zarządu dzielnicy Czuły Północne. Na podstawie paragrafu 9 ustęp 1 punkt 1 w związku z paragrafem 15 ustęp 5 statutu dzielnicy Czuły Północne stanowiącego załącznik do uchwały nr 618/29/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie nadania statusu dzielnicy Czuły Północne Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego nr 65 pozycja 1587 Rada Dzielnicy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na przewodniczącego zarządu dzielnicy Czuły Północne został wybrany Mieczysław Piszkot. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Następny punkt. Następny punkt porządku obrad jest wybór zastępcy przewodniczącego zarządu Rady Czuły Północne. Pan zgłaszał. Ja może powiem podstawę prawną. Na podstawie paragrafu 15 punkt 6 statutu przewodniczący może podać skład zarządu. Więc ja podaję jako swojego zastępcę. Głośniej. Jako swojego zastępcę podaję pana Dariusza Jarenka. Proszę o zgłaszanie kolejnych kandydatów. Janina Samborska. Pani Chodkiewicz, tak? Zgłasza panią Janinę Samborską. A ja zgłaszam panią Kunecką. Zechciałaby pani się przedstawić? Małgorzata Kulik. A ja chciałabym zgłaszać na zdjęcie listę. Jedną chwilę. No teraz jedną chwilę. No bo musi pan zapisać, została zgłoszona pani Małgorzata Kunecka przez panią Kulik. Pani teraz Grażyna Dąbek, zgłaszam o zamknięcie listy. Proszę państwa, mam trzech kandydatów. Poddaję pod głosowanie wniosek formalny o zamknięcie listy. Kto z państwa jest za zamknięciem listy? Zamknięcie listy. Proszę. Uwaga. 15 za. Kto z państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15 za. Czy się zgadzają państwo teraz? Chciałabym teraz zwrócić się do kandydatów. Za zamknięciem listy 15, przeciw 1, wstrzymujących się nie ma. Chciałabym teraz zapytać, czy pan Dariusz Jaremek wyraża zgodę? Czy pani Małgorzata Dunecka wyraża zgodę? Tak. I trzeci kandydat, przepraszam, ale zapomniałam. A, pani Janina Samborska wyraża zgodę? Tak. Pani przewodnicząca, uwaga, tak? Z racji tego, że pani Dunecka jest w komisji skrutacyjnej, należy wymienić. A, nie może. Rzeczywiście. Proszę państwa, ale rezygnuje pani z czego? Ze składu komisji. Z składu komisji w tym momencie. Rozumiem. I teraz poproszę o zgłoszenie.
zgłoszenie kandydata do komisji Sztruna. Przepraszam bardzo, to już nie będę wprowadzała zamieszania. Rzeczywiście, zgodnie ze statutem, komisja może być w składzie trzyosobowym, chyba że państwo sobie życzą do kooptowania jeszcze jednej osoby. Kto z państwa jest za tym, aby komisja została w składzie trzyosobowym? Kto jeszcze? 16 za. Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Nie. Ja poprosiłabym panią Małgorzatę tylko, żeby zechciała się przesiąść. Nie mogę popisać i później się przesiądę? Nie. A szybko Małgosiu. No już teraz to nie można. Podpisać się nie można. Przecież. Już ta pani wyjazd wybierana, nie może się podpisać na stronę. No ale wypisać swoją kartę? Nie, no też nie ma. Seryjnie pomoc opisywania. No to wypisywanie karty swojej to się nie wypisuje. Proszę państwa, czy można swoją kartę do głosowania wypisać? No, przepraszam. Prezydent będzie wypisywał swoje karty do głosowania. Nie czekaj. Jaremek, Dariusz, Jaremek. Wiesław, tak? No Darek, nie wiedziałem, że Wiesław jest. Proszę, macie. Czy Śmigłowa, ale przebijają, krzyczą dzień. To jest wszystko w tym pasie. Tylko, jak pociskam się, to nie chcę kupić, brakuje mi tylko klucza. Znaczy ja uważam, że kandydat jak
powinien odwiedzić, to był większy raz na przykład. A wtedy chyba w samym nie przyjeżdżał. No, ale potem będą ciekawe wybory parlamentarne. Lista będzie układana w momencie między paniami L a paniami G. Jeszcze Marta słyszałem, że potrzebuje właśnie jakiegoś miejsca. Nie wiem, jak rozmawiałem z nią. Komisja w składzie Bartłomiej Skórski, przewodniczący Helena Fisiak, członek komisji, Dorota Dąbrowska-Szczuka, członek komisji. Stwierdza, że ustawowo skład Rady Dzielnicy wynosi 21, obecnych na posiedzeniu jest 21 członków, co stanowi wymagane kworum. W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad wnioskiem w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego zarządu dzielnicy wzięło udział 21 członków Rady. Wydano kartę głosowania 21, ważnych głosów oddano 21, nieważnych głosów oddano 0. Niżej wymieniona osoba otrzymała następującą liczbę głosów. Dariusz Wiesław Jeremek, 14 za. Przeciw 5, wstrzymujących się 1. Małgorzata Teresa Dunecka za wyborem 2, przeciw 4, wstrzymujących się 1. Janina Samborska za wyborem 5, przeciw 0, wstrzymujących się 1. W związku z tym komisja skrutacyjna stwierdza, że w tajnym głosowaniu przewodniczącym zarządu dzielnicy został wybrany Dariusz Wiesław Jeremek. Brawo. Wybór sekretarza. Przeczytam uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru za...